Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na najnowszym nagraniu Fundacji Profita Bona. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie Viktor Orban i wielka polityka małych Węgier. Będę chciał Państwu przedstawić w sumie niedostrzeżone przez polskie media wystąpienie Viktora Orbana, jeszcze wakacyjne, wygłoszone w Rumunii w Siedmiogrodzie dla mniejszości węgierskiej. Właściwie nawet nie tyle przemówienie, co trzy przemówienia wygłaszane dzień po dniu, tworzące jednak jedną zwartą całość, którą dzisiaj postaram się Państwu omówić. Zanim przejdę jednak do tematu, oczywiście proszę Państwa o wsparcie dla mojego kanału. Będę bardzo wdzięczny za wsparcie za pomocą postawienia mi wirtualnej kawy, czyli Buy Coffee, za pomocą zrzutki, za pomocą Patronite'a lub zakupów w naszej księgarni, czy też po prostu wpłat na naszą fundację, koniecznie z dopiskiem darowizna na cele statutowe. Będę również wdzięczny za oczywiście komentowanie i udostępnianie tego filmu dalej. Ad rem, wracamy do tematu, czyli wystąpienia Viktora Orbana. Węgry Orbana od dawna stanowią, nie zawaham się tak powiedzieć, ość w gardle w Unii Europejskiej, a szczególnie Ursuli von der Leyen, europejskich liberałów i socjalistów. Niestety od lutego 2022 roku, czyli wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, również polskich kręgów bardziej prawicowych, szczególnie związanych z PiS-em. Także jest to polityk, który generalnie w całej Europie jest na cenzurowanym. Stąd też czasami się pojawiają w Polsce głosy, że z Viktora Orbana trzeba brać przykład w tym, że realizuje swoje własne, czyli węgierskie interesy narodowe, nie troszcząc się o interes wolnego świata, globalistów, wielkich korporacji światowych, Unii Europejskiej itd. Jakby na tym tle tych wszystkich zarzutów, czy też sympatii do Viktora Orbana, chciałem właśnie omówić jego przemówienie wygłoszone w Siedmiogrodzie Rumuńskim dla mniejszości niemieckiej. Ciekawostką tego przemówienia jest to, że zostało wygłoszone w języku rumuńskim. To jest nowość, bo zwykle w takich corocznych zjazdach mniejszości węgierskiej w Siedmiogrodzie Orban zawsze wygłaszał swoje wystąpienie w języku węgierskim. Przemówienie składa się, tak jak mówiłem, jakby z trzech oddzielnych mów wygłaszanych dzień za dniem i tak naprawdę podzielone jest na trzy części. W sumie ma ono po wydrukowaniu 30 stron, więc jest to duże przemówienie. Trudno byłoby je wygłosić dla tego jednego dnia. Podzielone jest na trzy części. Ja będę te trzy części starał się Państwu przedstawić też jako trzy części, czyli jest to tak: opis świata współczesnego roku 2024, część pierwsza, część druga, przyszłość świata i część trzecia, wyzwania, zagrożenia i szanse Węgier w przyszłym świecie. Zacznijmy sobie w takiej sytuacji od części pierwszej, opis świata takim, jakim widzi go Viktor Orban 2024. Pierwsza konstatacja Orbana dotyczy wojny ukraińsko-rosyjskiej. Orban, który ostatnio przeprowadził kilka misji dyplomatycznych pokojowych zarówno w Kijowie, w Moskwie, jak i w innych krajach, widzę, że jest bardzo sceptyczny w tej chwili co do zawarcia pokoju kompromisowego i stwierdza, że właściwie obydwie strony tym pokojem nie są zainteresowane. Nie są zainteresowane z dwóch powodów. Ukraina, mówi Orban, która stawiła nadspodziewanie mężny opór w 2022 roku, nabrała wiary w swoje siły, być może nawet je przecenia, uzyskała poparcie zachodnie i na podstawie rozmów w Kijowie Orban doszedł do wniosku, że prezydent Zełenski i jego otoczenie są przekonane o tym, że Ukraina tą wojnę jest w stanie wygrać,
odzyskać nie tylko ziemie utracone w wyniku inwazji 2022 roku, ale również te, które utraciła w roku 2014, czyli Krym, Donieck i Ługańsk. Z drugiej strony, mówi Orban, po rozmowach z Putinem i otoczeniem jego na Kremlu, widać wyraźnie, że Rosja jest przekonana, że wcześniej czy później tą wojnę wygra, wykorzystując swoją przewagę zasobów militarnych, demograficznych, ekonomicznych, no i zapewne postępującego znudzenia ze strony Zachodu. Co więcej, wojna pokazała, że wszystkie plany, mówi Orban, które żeśmy mieli wobec tej wojny, wszystkie pierwsze komentarze okazały się nietrafne, dlatego że ani Ukraina nie rozpadła się i nie załamała się, jak wszyscy sądzili, armia ukraińska, a z drugiej strony nałożone przez Zachód sankcje, które miały szybko położyć gospodarkę rosyjską na łopatkach i spowodować chęć Rosji do rozmów pokojowych o powrocie do granic z 2022 albo nawet 2014 roku, też okazały się nieprawdziwe, ponieważ gospodarka rosyjska była znakomicie przygotowana do tej wojny. Jak mówi Orban, Putin i jego ekonomiści odrobili lekcje z sankcji nałożonych za aneksję Krymu w 2014 roku. I w związku z tym gospodarka rosyjska bez większych kłopotów to wytrzymała, zwracając się ku rynkom azjatyckim. Orban uważa, że Unia Europejska popełnia olbrzymi błąd, podsycając konflikt i stając murem po stronie Ukrainy, no i przede wszystkim wprowadzając sankcję ekonomiczną głównie na rosyjskie surowce, co spowodowało poważny kryzys gospodarki europejskiej, szczególnie gospodarki niemieckiej. Orban tego nie pisze wprost, ale widać, że jest gotowy poświęcić Ukrainę na rzecz współpracy z Rosją, szczególnie ekonomicznej, przez Unię Europejską. Co więcej, uważa, że wkrótce sytuacja Ukrainy może się pogorszyć, dlatego że węgierski premier zdecydowanie optuje za poglądem, iż Donald Trump wygra przyszłe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Reprezentantka świata globalistów Kamala Harris te wybory przegra i prawdopodobnie, mówi Orban, Donald Trump wtedy wycofa swoje poparcie amerykańskie dla walczącej Ukrainy i wszystkie koszty militarne, ekonomiczne i finansowe tej wojny zostaną przerzucone na Europę, na Unię Europejską, która w jego przekonaniu jest do tego kompletnie, może nie tyle ekonomicznie, ale przede wszystkim psychologicznie nieprzygotowana, ponieważ Unia Europejska w ogóle jest nieprzygotowana do jakichkolwiek strat, kosztów i tak dalej, ponieważ tam trwa karnawał na Titaniku i wszyscy się cieszą, bawią, prawda, nie rozumiejąc, że świat wygląda mocno inaczej, niż to się wydaje w liberalno-lewicowych salonach europejskich. Viktor Orban używa tutaj, jeśli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską, takiego pojęcia redpilowskiego, to znaczy mówi o redpilu, o czerwonej pigułce z Matrixa, którą w tej chwili Europejczycy połknęli w roku 2022 i zrozumieli zmiany światowe, które ta wojna nie tyle rozpoczęła, co dokonała jakby no ich ujawnienia, przyspieszyła pewne procesy, a część Europejczyków, właściwie większość, szczególnie elit władzy, połknęła tą pigułkę niebieską, czyli dalej sobie żyje w alternatywnej, wirtualnej rzeczywistości, gdzie tam, nie wiem, Ukraina wygrywa, Rosja jest na kolanach i tak dalej. Jak sam Orban pisze, w tej czystej rzeczywistości, po połknięciu czerwonej pigułki, w tej czystej rzeczywistości ideologie tracą swoją moc. To, co pozostaje, to naga, brutalna rzeczywistość. No, jeśli zostaje naga i brutalna rzeczywistość, to trzeba by się teraz zastanowić, gdzie ta brutalna rzeczywistość jest i jak ona wygląda. Cechy tej rzeczywistości 2024 Viktor Orban opisuje następująco. Po pierwsze, słabość Unii Europejskiej. I nie chodzi tylko o słabość instytucjonalną. Nie chodzi o brak federalizacji Unii Europejskiej, o której ciągle mówią Scholz, Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron.
Chodzi raczej o pewną niesamodzielność intelektualną, geopolityczną Unii Europejskiej, która w przekonaniu Orbana całkowicie podporządkowała się polityce zagranicznej i wizji świata Stanów Zjednoczonych, a właściwie konkretnie amerykańskich demokratów, czyli Joe Bidena, a teraz Kamali Harris, stąd ostentacyjne poparcie elit europejskiej dla Kamali Harris w nadchodzących wyborach. I cały świat jest traktowany właśnie z punktu widzenia dobra wolnego świata, globalizmu, a nie z punktu widzenia interesów Unii Europejskiej. I Orban wskazuje przede wszystkim na Niemcy, które były najbardziej uzależnione ekonomicznie od surowców rosyjskich, które nałożyły wszystkie sankcje na Rosję, no i w związku z czym ich gospodarka coraz to bardziej kuleje. A oczywiście same sankcje nie zmieniły rzeczywistości na froncie. Dlatego też no to jest jakby takie, Orban uważa, że to jest jakaś taka intelektualno-polityczna słabość elit Unii Europejskiej, które nie są w stanie się kierować czy to interesem całej Unii, czy interesem poszczególnych państw, tylko ulegają tej właśnie wizji globalistycznej, że jest jakiś wolny świat walczący, prawda, tam nie wiem, z Putinem i z Chinami, o demokrację, prawa człowieka i tak dalej, a czego Ukraina stała się symbolem. To jest pierwsza konstatacja, ta słabość intelektualna przekładająca się na słabość polityczną Zachodu. Druga konstatacja na temat świata 2024, właściwie może bardziej nie tyle świata, co Unii Europejskiej. Orban twierdzi, zresztą ma rację, że do tej pory Unią Europejską kierowały w praktyce dwa państwa, czyli Francja i Niemcy. I te Francja i Niemcy za pomocą Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie tutaj Polski, konstrukcji, którą nazywamy tak zwanym trójkątem weimarskim, prowadziła politykę współpracy ekonomicznej z Rosją, kupując surowce. I jakby no interes, wspólnota interesów, mówi Orban, prowadziła w kierunku jakiejś takiej no współpracy euroazjatyckiej, której ostatecznym zwieńczeniem miał być chiński projekt nowego jedwabnego szlaku. I wojna ukraińsko-rosyjska zmieniła całkowicie tą perspektywę, dlatego że Francja i Niemcy znalazły się w kompletnej defensywie intelektualnej, nie mając pomysłu, a ostatecznie doszlusowując do polityki amerykańskich demokratów. I w ten sposób, jak to pisze Orban, powstał nowy ośrodek władzy i nowa oś. To Londyn, Kijów, Warszawa. Innymi słowy, zamiast wizji takiej euroazjatyckiej współpracy Unii Europejskiej, Zachodniej, Francji, Niemiec, poprzez Grupę Wyszehradzką, poprzez Rosję surowcowo i Chiny, czyli projekt nowego jedwabnego szlaku, w to miejsce pojawiła się nowa koncepcja, a mianowicie według Orbana ośrodkiem przywódczym w tej chwili Unii Europejskiej, czy właściwie Europy może lepiej, stała się oś Londyn, Warszawa, Kijów, która pod amerykańskim protektoratem i przy amerykańskim wsparciu narzuciła swoją narrację dotyczącą stosunków międzynarodowych i antyrosyjskości całej Unii Europejskiej. Prawda jest taka, że Orban w swoim przemówieniu mocno nie oszczędza Polski. Polska według niego zamiast kraju pomostowego, bo tak w ogóle pojmuje tą pomostowość cel tej Grupy Wyszehradzkiej całej, stała się amerykańską czy anglosaską wielką bazą wojskową wypadową przeciwko Rosji, z której wspomaga się walczącą Ukrainę. I w ogóle Orban uważa, że jakby cała ta konstrukcja jest możliwa, dlatego że w Warszawie rządy najpierw PiSu, teraz rządy Donalda Tuska stworzyły taką wielką wizję Polski, mocarstwa środkowoeuropejskiego i to bynajmniej nie w rozumieniu mocarstwa humanitarnego, tylko mocarstwa polityczno-militarnego, które to mocarstwo próbuje
próbuje w tej chwili zepchnąć na drugi plan tandem niemiecko-francuski i razem z Wielką Brytanią prowadzić politykę Unii Europejskiej, właśnie wsparcia Ukrainy za wszelką cenę i kosztem Unii Europejskiej, szczególnie Niemiec i Francji. Orban, powiedzmy sobie szczerze, dosyć błędnie ocenia polską politykę i polski tutaj wysiłek w tej kwestii, moim zdaniem, dlatego że przypisuje Polsce chęć od zawsze uczestniczenia w tej konstrukcji euroazjatyckiej. Tak nie było. W Polsce szczególnie Prawo i Sprawiedliwość zawsze prezentowało tą opcję proamerykańską. W Koalicji Obywatelskiej, w ogóle w obecnej koalicji, też ta opcja wcale nie jest nieobecna, jak się spojrzy, nie wiem, na Radosława Sikorskiego czy Hołownię. Oczywiście premier Donald Tusk jakby z tej tradycji jest, ale to jakby wsparcie anglosaskie w Polsce dla anglosasów było, w moim przekonaniu, zawsze przeważające i silniejsze niż dla tandemu niemiecko-francuskiego. Orban tego jakby nie dostrzega i uważa, że tutaj nastąpiła gwałtowna zmiana polskiej polityki zagranicznej. Ja się z tym nie zgadzam. I po drugie, mówi Orban, Polska również buduje wielką armię i wielką siłę militarną w Europie. Mówi o tym, że Polska tam wydaje 5% PKB na zbrojenia, zbudowała kilkuset tysięczną armię, drugą po francuskiej. No, to też nie jest prawda. To znaczy, o ile tam procenty na PKB to może są prawdziwe, nie sprawdzałem, ale pamiętajmy o tym, że pewnie z połowa tego wszystkiego to i zakupionego za te pieniądze broni to po prostu jedzie na Ukrainę. Także realne wsparcie polskiej armii nie jest wcale duże. Wprost przeciwnie, polska armia zdecydowanie, oddając całe swoje wyposażenie Ukrainie, no właściwie stała się goła i wesoła i Polska militarnie, w moim przekonaniu, mocno została osłabiona, czego Orban chyba albo nie dostrzega, albo jakby w swoim retorycznym zapędzie posunął się na tyle daleko, żeby wskazać tutaj Polskę jako kraj, który niszczy pewną konstrukcję geopolityczną. No i wreszcie z tą kilkuset tysięczną polską armią to bym też nie przesadzał, ona nie liczy tylu żołnierzy, nawet z obroną terytorialną, tam się ocenia jakieś 200-250 tysięcy żołnierzy w stanie wystawić chyba w polu, w tym, na ile się orientuje, więc nie jest to kilkuset tysięczna armia, no bo kilkuset tysięczna to jednak przynajmniej 300-400 tysięcy by musiała liczyć. Polska zresztą, Orban tego nie ukrywa, jest krajem dla niego wstrętnym i obrzydliwym. Polska, która przez wiele lat, dziesięcioleci była krajem dla Węgier zawsze sympatycznym, w tej chwili po wybuchu wojny w 2022 roku prowadzi politykę moralizowania, mówi Orban, moralizowania wszystkich, że trzeba walczyć za Ukrainę i polska dyplomacja traktuje wszystkich, którzy nie walczą za Ukrainę i nie chcą wspierać Ukrainy kosztem swoich interesów, tak jak to robi Polska, no to wszystkich, prawda, umoralnia, traktuje jako, nie wiem, ruskich agentów, ruskie onuce, prawda, i tak dalej. Również Węgry i samego Viktora Orbana. To moralizowanie polityki jest dla Orbana wstrętne, szczególnie że uważa, iż jest to moralizowanie całkowicie fałszywe. Orban pisze w ten sposób. Polacy prowadzą najbardziej obłudną politykę w całej Europie. Uczą nas moralności, krytykują nas za nasze stosunki gospodarcze z Rosją, a jednocześnie sami beztrosko robią interesy z Rosjanami, kupują ich ropę, choć okrężną drogą, czyli za pośrednictwem czyimś, żeby nie kupić bezpośrednio od Rosji, i wykorzystują ją do napędzania polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 10 lat nie widziałem w Europie tak obrzydliwie obłudnej polityki. No, generalnie ocena tego moralizowania Polski w polityce zagranicznej, tutaj się z Orbanem zgadzam, jest to po prostu żenujące to, co się w Polsce wyprawia w tych kwestiach. Polska w ogóle jakby ostentacyjnie nie kieruje się swoją racją stanu, swoim interesem narodowym, tylko właśnie moralizowaniem. W wyniku tego moralizowania okazuje się, że Ukraina jest ważniejsza od Polski. Dlatego ja się jakby nie dziwię Orbanowi. Ja osobiście też mam alergię na całą tą narrację, prawda, pseudomoralną dotyczącą stosunków międzynarodowych.
To jest zresztą, przygotowując się do dzisiejszego odcinka, wszedłem w pewien spór z moją małżonką, która przeczytawszy to przemówienie Viktora Orbana stwierdziła, że jest to opcja B, niemiecka opcja B, to znaczy po wycofaniu się Amerykanów z Europy, zbliżającym się nieuchronnie, no moja żona stwierdziła, że to jakby Orban jako pierwszy zaczął bębnić w bębny, że Polska zdradziła interesy europejskie na rzecz Stanów Zjednoczonych i będzie potem wskazywanie Polski jako winnej za kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. No, szczególnie tutaj znane są powiązania, co z faktem Orbana z CSU, czyli z, można powiedzieć, prawym skrzydłem niemieckich chadeków. No i być może rzeczywiście tak będzie i jest to pewna przygrywka do propagandowego i politycznego ataku na Polskę, która zostanie w przyszłości oskarżona zostanie razem z Wielką Brytanią, która akurat nie jest w Unii Europejskiej, więc to trochę może olać, że Polska zostanie oskarżona właśnie jako kraj eskalujący wojnę rosyjsko-ukraińską i zostanie na nas zrzucona cała wina. Może tak być. Myślę, że Viktor Orban to mówił oczywiście, bo z pewnością sam tak myśli, ale myślę, że w Niemczech rzeczywiście są kręgi związane z bardziej prawicową częścią niemieckiej sceny politycznej. Myślę, że SPD też tak częściowo myśli, ale tego głośno nie artykułuje, gdzie tego typu postawy są i w sprzyjających okolicznościach politycznych mogą się ujawnić i to, co w tej chwili Orban mówi o Polsce, to jest taki przedsmak tego, co nas dopiero czeka. Trzeci punkt oceny rzeczywistości politycznej 2024. Jak to określa Orban, duchowa samotność Zachodu. Otóż Orban konstatuje rzecz, którą ostatnio coraz częściej się pisze o tym w publicystyce, również w pracach naukowych dotyczących jakby no, procesów historycznych, że Europa uzyskała swoją przewagę nad całym światem, hegemonię nad całym światem w XV-XVI wieku, gdzieś tak na pograniczu, dzięki wielkim odkryciom geograficznym i procesom kolonizacji. I Orban mówi, że przez następne 500 lat, aż do powiedzmy 2000, gdzieś tak do około 2000 roku, czy nawet jeszcze troszkę dłużej, właściwie wszystkie spory polityczne świata to były spory polityczne, które się najpierw rozgrywały wewnątrz Europy, to głównie zachodniej, i potem jeszcze poszerzonej o Stany Zjednoczone, czyli wewnątrz świata zachodniego, tak jak to się w Polsce mówi, transatlantyckiego, chociaż sam Viktor Orban tego pojęcia w swoim wystąpieniu nie użył. I mówi Orban, że Zachodowi się wydawało, że ten stan jest stały i dzierży supremację, hegemonię intelektualną, ideologiczną, polityczną, medialną nad całym światem. I dlatego też, kiedy Zachód ogłosi sankcje przeciwko Rosji, bojkot Rosji, wykluczenie Rosji ze wszystkiego, to cały świat grzecznie się posłucha i przyłączy się do tej akcji, która ewidentnie musiałaby rzucić Rosję na kolana ze względu przede wszystkim na kwestie no, handlowe. Tymczasem, mówi Orban, tak się nie stało. Po stronie Rosji opowiedziały się wprost takie kraje jak na przykład Chiny. Inne nie opowiedziały się wprost, ale de facto, mówi Orban, zajęły stanowisko prorosyjskie. To będzie na przykład, nie wiem, mówi Orban, Indie, Turcja, Iran. Iran się właściwie wprost opowiedział. Wiele państw azjatyckich czy Ameryki Łacińskiej. Inne państwa zachowują neutralność, ale normalnie z Rosją handlują, czyli de facto również po cichu świadomie wypowiedziały posłuszeństwo zachodniej hegemonii. I dlatego mówi Orban, Zachód sobie chyba z tego nie zdaje sprawy, znaczy nie przyjmuje tego do wiadomości, że utracił tą hegemonię intelektualną, kulturową i polityczną nad całym światem i stał się, można powiedzieć, no, taką wyspą walczącą z Rosją przy sympatii
lub bierności reszty świata, który z Rosją absolutnie nie ma zamiaru walczyć. Punkt czwarty. To już jest jakby proces, który chyba nie jest związany z wojną ukraińsko-rosyjską, ale proces jakby, który Orban dostrzega i często podkreśla w swojej polityce zagranicznej, a mianowicie podział w samej Unii Europejskiej na część zachodnią i wschodnią, na tak zwaną starą i nową Unię. Ta część zachodnia, mówi Orban, charakteryzuje się antyklerykalizmem, agnostycyzmem religijnym. Ta część zachodnia podniosła całą tą agendę LGBT do rangi oficjalnej ideologii, swego rodzaju quasi publicznej religii państwowej. Zachód nastawił się i popiera upadek rodziny, masową imigrację, multikulti i tak dalej. I w ogóle Zachód uważa, że zachodnia Europa uważa za Benedyktem Andersonem i całą tą szkołą konstruktywistyczną, jeśli chodzi o narody. To, żeby wyjaśnić lepiej, to opisujemy to z tą szkołę, teorię, że naród to jest wymysł intelektualistów XVIII i XIX wieku. Opisujemy w książce Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski. I Orban mówi, że na Zachodzie rzeczywiście jest taka wiara panuje w zachodniej Europie i Zachód dąży do likwidacji rodziny, religii, narodu, państwa narodowego. I równocześnie we wschodniej Europie, która po 1989 roku zachwyciła się Zachodem i weszła na wszelkich warunkach do Unii Europejskiej, narasta sprzeciw, dlatego że na wschodzie Unii Europejskiej, w tych nowych krajach członkowskich, takich jak Węgry czy Polska, naród jest jakby subiektywnie traktowany jako podstawa funkcjonowania. Tutaj dalej panuje wiara w państwo narodowe, tutaj dalej są miliony ludzi wierzących w Boga. Jest to świat, gdzie rodzina jest traktowana jako fundament społeczeństwa, gdzie ceni się hegemoniczność, jedność etniczną, religijną i tak dalej. Także następuje jakby podział cywilizacyjny na taką kosmopolityczno-globalną zachodnią Unię Europejską, tą starą Unię Europejską i tą, gdzie wschodnią, gdzie odtwarzają się tradycyjne wartości oparte o religię i państwo narodowe. I tak zresztą Viktor Orban pojmuje spór pomiędzy demokratami i republikanami w Stanach Zjednoczonych, między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem. On uważa, że Kamala Harris, ja się generalnie zgadzam z tą oceną, Kamala Harris reprezentuje świat globalizmu, kosmopolityzmu, wielkich międzynarodowych banków i korporacji, gdzie nie ma Boga, albo jest on nieistotny, gdzie nie ma rodziny, gdzie nie ma państw narodowych, gdzie nie ma narodów, gdzie wszystko ma być multikulti, wymieszane i chodzi tylko o to, żeby wielkie korporacje i lewicowi intelektualiści byli szczęśliwi. I w przekonaniu Orbana Donald Trump reprezentuje ten świat państwa narodowego, amerykańskiego państwa narodowego oczywiście. Dlatego też, o ile Kamala Harris chce prowadzić politykę globalistyczną, to jakby w interesie wielkiego światowego kapitału, o tyle Donald Trump chce prowadzić politykę, można powiedzieć, nacjonalistyczną, czy imperialistyczną amerykańską, ale politykę służącą Stanom Zjednoczonym, a nie jakimś, prawda, globalistom spotykającym się w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym. I w przekonaniu Orbana właśnie zachodnia Europa, elity zachodniej Europy całkowicie popierają ten program program Kamali Harris, podczas kiedy Europa Wschodnia zdecydowanie bliższy jest Europie Wschodniej program Donalda Trumpa, dlatego że jest to program myślący w kategoriach państw narodowych, które to myślenie w Europie Wschodniej cały czas dominuje. Orban tą swoją refleksję na temat tego Zachodu i jakby Zachód, jak postrzega świat, opisuje następująco. Na Zachodzie więzy zostały zerwane jedne po drugich. Więzy metafizyczne, które reprezentuje Bóg. Więzi narodowe,
które reprezentuje ojczyzna. I punkt trzeci, więzi rodzinne, rozpad rodziny. Nawiązuje tym samym do otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. I rzeczywiście ten destrukcja całej tradycji Zachodu no, została pokazana. Punkt piąty. Świat 2024 roku, świat zachodni, konstytuuje się jako opozycja pomiędzy elitami i zwykłymi ludźmi. Coś takiego, co te elity pogardliwie określają mianem populizmu. Elity żyjące liberalno-lewicowe, żyjące w swoich salonach, żyją właśnie światem, globalistycznie, żyją bez Boga, bez rodziny, każdy z każdym, prawda, i tak dalej. I te elity, pisze Orban, potępiają ludzi za dryfowanie w prawo. Ludzkie uczucia i myśli określają mianem ksenofobii, homofobii i nacjonalizmu. No jest to oczywiście konstatacja, z którą trudno się nie zgodzić. I te elity zachodnie, co traktują jako istotę Zachodu? Punkt kolejny, szósty. Orban mówi, że tą współczesną tożsamością Zachodu jest cała taka, no można powiedzieć, agenda postmodernistyczna, no, opisana przeze mnie w Zabójcach Zachodu, i którą tą agendę Orban, tak bardzo bym powiedział, upraszczając, sprowadza do agendy LGBT. I ta agenda LGBT staje się, można powiedzieć, wyznacznikiem Zachodu i zachodności, i Zachód traktuje jako swoich sojuszników wszystkich tych, którzy tą agendę wyznają, a jako wrogów tych, którzy są tej agendzie przeciwni. I zwraca uwagę Orban, jest to element, który polaryzuje ideologicznie, światopoglądowo Zachód ze Wschodem, dlatego że Wschód kompletnie, na przykład świat prawosławny, nie przyjmuje agendy LGBT. Jak stąd też na przykład zwraca uwagę Orban, rację mają ci, którzy twierdzą, że Rosja przyciąga w ten sposób konserwatywne środowiska ludzi konserwatywnie i chrześcijańsko myślących na Zachodzie. Orban mówi tak. Najsilniejszą bronią taktyczną Putina jest dziś zachodni przymus i równoczesny opór części osób wobec LGBT. Sprzeciw wobec tego. Stało się to największą atrakcją Rosji dla świata. Czyli jakby no, Zachód utożsamił się z tą agendą, Rosja utożsamiła się i de facto broniąc w ten sposób wartości tradycyjnych i chrześcijańskich z krytyką tej agendy i jej nieprzyjęciem na swoim terytorium. Zresztą dotyczy to nie tylko Rosji, bo teraz mamy w ogóle świat prawosławny, zauważmy, że jest najbardziej krytyczny wobec tej agendy. Teraz mamy na ten temat specjalne ustawy, dwie przyjęte przez gruziński parlament, zakazujące propagandy w szkołach najpierw, a teraz nawet propagowania związków partnerskich i manifestowania publicznie swojej odmienności, czy też podobno, chociaż bardziej lajtową oczywiście, liberalną ustawę przyjętą przez parlament bułgarski. Czyli to jest w ten sposób w tych sześciu punktach Orban streszcza jakby swoją wizję istniejącej rzeczywistości, która już istniała wcześniej, ale którą wyjątkowo pogłębiło, ujawniło, dokonało przyspieszenia procesów zderzenie Zachodu ze Wschodem właśnie w czasie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jeśli chodzi o przyszłość świata, to mamy tutaj, Orban wskazuje, trzy zasadnicze elementy. Po pierwsze, jest to dominacja Azji. Azja ma przyszłość. Skutki odkryć geograficznych i podboju świata przez Zachód właśnie legły w gruzach. Po 500 latach, mówi Orban, nastąpił zmierzch hegemonii Zachodu nad światem. Dominującym centrum świata będzie Azja. Chiny, Indie, Pakistan, Indonezja. Dominacja nad światem, mówi Orban, przesuwa się i przesunie się trwale w stronę grupy BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy.
I Orban w ogóle w tym miejscu, ale również w innych miejscach swojego przemówienia zwraca uwagę na zasadniczą różnicę gospodarek azjatyckich, czy w ogóle BRICS-owych, a gospodarek zachodnich. Wiecie, gospodarki zachodnie to są gospodarki, które żyją z przelewania kapitału z pustego w próżne i obracania nim i odtworzenia od tego odsetek, jak również żyją z usług. Czyli są to gospodarki, które coraz mniej produkują w stosunku do gospodarek grupy BRICS, Globalnego Południa czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Cała produkcja przenosi się poza świat zachodni i w razie jakiejkolwiek konfrontacji militarnej, podziału świata, to fabryki będą w BRICS-ie, a w Europie będą firmy internetowe. Tak można by to upraszczając przedstawić. Zresztą swoją drogą Orban o tym nie pisze, ale gdzieś tam czytałem, że szacunki mówią, że w tej chwili o ile gospodarka amerykańska i chińska, jeśli chodzi o wytwarzane PKB, są podobne, o tyle moc produkcyjna chińskiej gospodarki podobno jest już dwukrotnie większa, ponieważ Ameryka głównie żyje z obracania pieniędzmi i usług internetowych. I Orban uważa, że przyszłość należy właśnie do Azji, głównie do Chin, Indii, dlatego że tam jest produkcja, tam jest demografia, bo Europa po prostu, Zachód wymiera, tam jest innowacyjność technologiczna coraz większa, szczególnie w dziedzinach elektroniki, tam powstają teraz wielkie banki, centra finansowe niezależne. No i mówi Orban, za tym oczywiście w sposób nieuchronny pójdzie budowa silnych i wielkich armii, które nie będą już ustępować armią zachodnim, łącznie z armią amerykańską. Punkt drugi, przyszłości świata. Wspominałem już wcześniej o stosunku Viktora Orbana do konfrontacji Donalda Trumpa z Kamalą Harris. Orban nie ukrywa swojej sympatii dla Trumpa, zresztą spotyka się z nim co jakiś czas. Węgierski Fidesz utrzymuje z trumpistami bardzo bliskie stosunki. I Orban uważa, że jeżeli Donald Trump wygra wybory prezydenckie, zakończy szybko, czy będzie chciał zakończyć szybko wojnę na Ukrainie i zwrócić cały potencjał Zachodu na powstrzymanie wzrostu ekonomicznego, politycznego, a w przyszłości również militarnego Chin. Orban nie wierzy w to, że Stanom Zjednoczonym uda się utrzymać hegemonię nad światem. Uważa, że Chiny od czasu, kiedy zostały przyjęte do Organizacji Handlu Światowego, do WTO, są nie do powstrzymania ekonomicznie i dlatego ostatecznym jakby efektem, co amerykańska polityka jest w stanie osiągnąć, to utrzymanie hegemonii nad Ameryką Północną i być może Środkową. Uważa, że Trumpowi nie uda się powstrzymać już Chin, i będą musieli trumpiści, czy też ich następcy Trumpa, będą musieli ograniczyć swoją hegemonię wyłącznie do Ameryki Północnej i Środkowej w oparciu o tą organizację handlu skupiającą Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk. Jak wiadomo, Orban nie jest specjalnym filoamerykaninem, dlatego jego to w sumie cieszy, że się to tak skończy. Nastąpi wtedy, mówi, koniec eksportu amerykańskich demokracji, amerykańskich wartości, McDonald'sów, prawda, i tak dalej. I mówi Orban, czym szybciej i czym bardziej, tym lepiej dla świata. No i jeśli chodzi o przyszłość świata, punkt trzeci. Unia Europejska. No, Unia Europejska, jak już wiemy, jest przed tą pigułką do wzięcia, czerwoną lub niebieską. Albo się obudzi, albo będzie podtrzymywała status quo. Jeśli będzie podtrzymywała status quo, mówi Orban, to właściwie jest game over. To będzie powolny zmierzch, upadek i tak dalej. To jest w tej chwili kierunek, do którego prowadzi Unię Europejską, Komisja Europejska pod kierownictwem Ursuli von der Leyen. Odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata Ursuli von der Leyen i jej ekipy to jest oczywiście wzmocnienie biurokracji, więcej zarządzeń, więcej prawa unijnego, rewolucja zielona, czyli zdruzgotanie gospodarki europejskiej tak naprawdę. I to jest dla Orbana kierunek na upadek Unii Europejskiej, z czym trudno się nie zgodzić.
No i druga możliwość, mówi Orban, nastąpi przebudzenie w Unii Europejskiej. Przebudzenie musi oznaczać przede wszystkim rewizję polityki wzmacniania imperium europejskiego, wzmacniania tych centralnych instytucji centralizacji. Unia Europejska, mówi Orban, musi współpracować ściśle gospodarczo po to, żeby uzyskać zdolność do w miarę samowystarczalności, w pewnej autarkii ekonomicznej, tak jak to cały świat według niego zmierza w tym kierunku. No i przede wszystkim musi również wzmocnić, właśnie przekształcić się w oddzielny od Stanów Zjednoczonych sojusz wojskowy, ale bez żadnych wspólnych armii, wspólnej polityki zagranicznej. No i wreszcie musi naprawić swoje stosunki z Rosją po to, żeby wrócić do importu rosyjskich surowców energetycznych, co pozwoli, to nie zostało powiedziane, ale jakby między wierszami to można wyczytać, co pozwoli odrzucić te wszystkie ideologiczne szaleństwa zielonej rewolucji, zielonego ładu i jakby tutaj z powrotem przywrócić normalną, konkurencyjną gospodarkę. Ważny jest właśnie ten element likwidacji wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Podkreślam ten element, dlatego że przy planach dla Węgier on będzie bardzo ważny. No i w tej Unii Europejskiej jest oczywiście znów powrót do Polski. Orban, który jest wściekły na Polskę, uważa, że polska polityka, którą Polska w tej chwili prowadzi, nie uda się Polsce. Nie uda się przede wszystkim dlatego, że Polska chce odgrywać imperium środkowo, mocarstwo środkowoeuropejskie i nie ma ku temu potencjału politycznego, ekonomicznego i militarnego. No i powiedzmy sobie szczerze, myślę, że akurat w tej kwestii niestety Orban ma rację. Poza tym Orban zwraca uwagę, że postawienie przez Polskę na politykę demokratów amerykańskich oznacza przyjęcie przez Polskę całej agendy ideologicznej amerykańskiej. Jak pisze w ten sposób. Polacy podlegają ograniczeniom wynikającym z polityki eksportu demokracji, LGBT, migracji i wewnętrznej transformacji społecznej, co w rzeczywistości grozi utratą tożsamości narodowej. Z tym oczywiście również się zgadzam. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie rządzony przez demokratów, prowadzi do tego, jak to mawia jeden z moich kolegów, nie ma transatlantyzmu bez transgenderyzmu. Część trzecia. Plany dla Węgier. W 12 punktów. Planów na Węgier. To już omówię bardzo pokrótce, dlatego że to są jakby sprawy wewnątrzwęgierskie, ale no, ponieważ przedstawiam całe przemówienie, to też zresztą są tam pewne rzeczy, które myślę Polska również powinna podpatrzeć. Po pierwsze, sojusz ekonomiczny z Chinami. Wykorzystując to, że Polska zablokowała przeprowadzenie nowego jedwabnego szlaku przez nasz teren i możliwość korzystania z tego i zarabiania na tranzycie, Węgry weszły w ten projekt. I Orban mówi wprost, że nikt nigdy nie złożył Węgrom takiej propozycji biznesowo-ekonomicznej, jaką złożyły Chiny. Nie piszę wprost, o co chodzi, ale wiemy, o co chodzi. Nowy jedwabny szlak ma pójść nitką południową przez Bałkany i do Węgier i Węgry mają się stać hubem, czy jak to woli po angielsku, hubem, czyli jakby takim miejscem, gdzie będą spływały wszystkie chińskie towary i stąd będą rozdzielane po całej Unii Europejskiej, a wszystkie towary z Unii Europejskiej będą szły na Węgry i tam będą pakowane na pociągi, do pociągów, przepraszam, i szły do Chin i Węgry spodziewają się zarobić na tym kosmiczne pieniądze. To są te kosmiczne pieniądze, które Polska odrzuciła, ponieważ teraz już panuje nowy dogmat, zdaje się, w polskiej polityce, że trzeba wejść w sojusz z Indiami, które jak wiadomo, jedyna potęga indyjska w tej chwili to jest przede wszystkim, można sprowadzić z Indii 500 000 hinduskich pracowników, no bo kapitału oczywiście i nowoczesnych technologii Indie nie posiadają. Punkt drugi. Jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Węgry nie zamierzają wychodzić z Unii Europejskiej,
ale mają zamiar w niej pozostać i konsekwentnie blokować procesy federalizacji Unii Europejskiej, włącznie z powołaniem wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej armii europejskiej, aczkolwiek są za sojuszem militarnym państw suwerennych europejskich. I mają zamiar również blokować prawda, wszystkie jakieś inicjatywy ideologiczne z Unii Europejskiej. Dlaczego tak ważny jest, wcześniej na to zwracałem, sprzeciw Orbana wobec wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej? Odpowiedź jest banalnie prosta i Orban mówi o tym wprost. Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej będzie polityką konfrontacji z Rosją i z Chinami. A nikt nie złożył, jak już wspomniałem, Węgrom takiej propozycji biznesowo-ekonomiczno-inwestycyjnej jak Chiny. Dlatego Węgry muszą zachować swoją własną politykę zagraniczną, żeby nie wejść w konfrontację z Chinami. To jest jakby element. Element drugi, o którym Orban nie mówił, to są surowce, które Węgry sprowadzają z Rosji i nie mają innej możliwości sprowadzania surowców. Nie mają nawet gazociągów do portów, nie wiem, adriatyckich czy jakichkolwiek innych, żeby te surowce sprowadzać. Węgry są jakby skazane na surowce rosyjskie i dlatego Węgry nie zgadzają się na wspólną politykę zagraniczną Unii Europejskiej, którą postrzegają jako z pewnością antyrosyjską i antychińską. Punkt trzeci. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, o ile wygra w te wybory Donald Trump. Ale tylko o ile wygra Donald Trump. Punkt czwarty. Brak konfrontacji militarnej z Rosją, bo z tym się wiąże zwycięstwo Trumpa, i brak konfrontacji ekonomicznej z krajami BRICS. Wprost przeciwnie, Węgry chcą z tak zwanym globalnym południem współpracować. Punkt piąty. Zmniejszenie zadłużenia zagranicznego, co pozwoli Węgrom mieć bardziej niezależną politykę ekonomiczną, a więc i politykę międzynarodową od zachodnich ośrodków i zachodnich bankierów. Punkt szósty. Obrona produkcji i obrona przed trendem zachodnim, aby zmniejszać produkcję i tworzyć PKB za pomocą usług. Czyli Węgry nie chcą popełnić tego błędu, który popełnił cały Zachód, który przeniósł wszystkie inwestycje produkcyjne gdzieś tam do Chin, Indii, Indonezji i tak dalej i sam się pozbawił taśm produkcyjnych i de facto stał się zależny od krajów globalnego południa, od krajów BRICS. Węgry chcą zachować własną produkcję i będą prowadziły politykę skierowaną na zniechęcanie węgierskich przedsiębiorców do inwestowania produkcji za granicą, szczególnie w dalekich krajach. Punkt siódmy. Zwiększenie dzietności, kwestia demograficzna, konieczna, aby nie było na Węgrzech potrzeby sprowadzania imigrantów jako taniej siły roboczej. Tutaj mówił Orban wprost o podwojeniu kwoty wolnej od podatku dla tych małżeństw, które posiadają dzieci. Punkt ósmy. Zamiast nastawienie się na imigrację z państw trzeciego świata, nastawienie się na imigrację z Europy Zachodniej. Kogo? A mianowicie chrześcijan, katolików i protestantów o konserwatywnych poglądach, tych, których zachodnie elity uważają za populistów i którzy są coraz bardziej prześladowani za swoją poglądy i wiarę religijną. Węgry chcą otworzyć dla nich granice po to, aby te osoby o wartościowym światopoglądzie osiedlały się na Węgrzech. Punkt dziewiąty. Obrona własnego rolnictwa i klasy średniej. To jest bardzo ważny postulat antyglobalistyczny, dlatego że to oznacza, że nie ma być, jak mówi Klaus Schwab, że mamy być szczęśliwi, bo nic nie będziemy posiadali, bo wszystko będą miały wielkie korporacje międzynarodowe, tylko walka o zachowanie drobnej i średniej własności i przedsiębiorczości węgierskiej. Orban się chwali, ja nie jestem w stanie tych danych zweryfikować, że kiedy dochodził do władzy, to na Węgrzech było 3000 średnich firm, teraz ta liczba wzrosła do 15 000. Punkt dziesiąty. Powstrzymanie rozwoju Budapesztu i innych wielkich aglomeracji na Węgrzech, dlatego że są to ośrodki globalizmu,
lewicowości, całego tego, prawda, agendy LGBT i tak dalej. Wielkie miasta psują ludzi. Zdrowi ludzie mieszkają w mniejszych miejscowościach, mieszkają na wsi, posiadają własność. To jest jakby łączy się z tym punktem poprzednim. Punkt 11. Obrona rodziny przed deprawacjami idącymi z zachodu. I punkt 12. Obrona chrześcijaństwa. A jeśli ktoś jest niewierzący, to się go oczywiście nie przekona, ale obrona moralności chrześcijańskiej. Przede wszystkim wiąże się to jakby z tą agendą anty-LGBT, o której tutaj Orban często mówi. I na zakończenie wystąpienia mamy taki oto cytat. W przyszłych pokoleniach, mówi Orban, będą tylko dwa stanowiska, tak jak jest i w naszym pokoleniu. Będą liberałowie i będą nacjonaliści. I muszę powiedzieć, że z jednej strony znajdą się liberalni, zadowoleni z siebie politycy w obcisłych ciuchach, z wolną od alergenów kawą lato z awokado w dłoniach, a z drugiej twardo stąpający po ziemi młodzi ludzie o nacjonalistycznych poglądach. No to musicie Państwo, mówi Orban, wybrać. Albo chcecie być dekadentami z pozbawioną alergenów kawą latte z awokado, albo być nacjonalistami i bronić państwa narodowego przed globalizacją i Unią Europejską. To byłoby, proszę Państwa, na tyle. Tak wygląda mowa Viktora Orbana, którą dla Państwa przedstawiłem na podstawie niemieckiego tłumaczenia, które znalazłem w internecie. Zachęcam Państwa również na końcu, prośba oczywiście raz jeszcze o wsparcie za pomocą Buy Coffee, czyli postawienia mi kawy, za pomocą wpłat na Patronite, zrzutkę, oczywiście wszystko Państwo znajdziecie w opisie tego filmu, wpłat na konto naszej fundacji z dopiskiem darowizna na cele statutowe. Zachęcam Państwa również do naszej księgarni, bo pamiętajcie Państwo, że kupując moje, czy też mojej żony książki, czy też nasze, również wspieracie naszą działalność. Wszystkie te adresy, linki znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.